Witam Tarzan, dzień dobry. Cześć wszystkim, cześć. No przed chwilą to, co usłyszałem, to mogło rozwalić system. Ale co? Że co powiedziałem? No przyjechałeś 4 godziny z Gdańska tutaj, żeby stoczyć walkę z, tak jak zrozumiałem, z Maciejem Ratajem cię wezwano do walki? Tak, dostałem telefon, no. I dostałeś czarną polewkę, tak można powiedzieć. No tak, nic nie dostałem, tak myślałem, że weźmie słabszego rywala i tyle, no. Ale wiedziałeś już w drodze, że to może się gdzieś... No tak, ja już to wiedziałem, to jak już byłem w drodze, że może to nie wyjść, ale chciałem zobaczyć po prostu, o co mu chodzi. Czy chodzi mu o te zasięgi, czy po prostu się kurwa mnie boi, nie? Jak twoim zdaniem, bo powiedział, że trenerzy podjęli taką decyzję. Chuja tam trenerzy, to kurwa wiesz, to zawsze zawodnik podejmuje decyzję, nie trenerzy, nie? Ale ty powiedziałeś, że możesz mu garze oddać, bo tam chodziło też o garze, tak? No pewnie, że tak, a dlaczego nie? Co, biłbyś się za darmo z nim? No to, a co to za problem? Bym się bił w siebie w Gdyni, więc bym był zadowolony ze sponsorów, bym coś dostał na opłatę trenerów, a wpuściłbym mu w pierdol po prostu, tak wiesz, dla zabawy. Jeszcze parę dni zostało, więc spokojnie, no, bądź w gotowości. Jeszcze okres przygotowawczy bym zdążył zrobić, nie? Ale co, tak ogólnie ta walka może w przyszłości się odbyć? Wiesz co, chyba wydaje mi się, że już teraz tak, nie? Siemanko, Sorolko, cześć, witam. Cześć. Więc wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo możliwe, że to dojdzie do tego po tych słowach, ale widać, że jest obstrany, no co mam powiedzieć innego, no. Wiesz, ja tu przyjechałem sobie na spokojnie, wiesz, się dogadać, a on kurwa pizduje tutaj, wiesz, robi z siebie wielkiego zabójcę. Ile on kurwa już lat trenuje, kurwa, z 3, jak od kiedy pamiętam to jest tutaj, nie? Powiedziałeś, że miesiąc nie trenowałeś teraz? Żartowałem. Czyli spodziewałeś się, że coś będzie, tak? No wiesz co, ja lubię być, wiesz, od czasu ostatniego, co widzieliśmy się chyba na Krwawym Sporcie, co zmieniłem swoje wtedy, wiesz, postanowienia, wszystko, to staram się być, wiesz, konkretny i jakby... Nie robić z gęby dupy i przygotowywać się do wszystkiego i mam sztab trenerski z grudzią za wszystkich, tam całą moją ekipę pozdrawiam serdecznie, więc ja jestem gotowy. Ostatnio byłeś underdogiem i zwyciężyłeś, to też było zaskakujące, nie? No tak, przetrenowane, potrenowane, no. Słuchaj, w takim razie tak, bo widzę, że wiadomości przychodzą, no, dobijają się ludzie do ciebie. W takim razie powodzenia. Ja tak. Mam nadzieję, że w Gdyni porozmawiamy jeszcze o... Pewnie, być może o jakiejś walce. Pewnie, no będziemy mogli już porozmawiać w Gdyni na pewno, nie? A jest jakaś walka? A może. To czekam w takim razie. Trzymajcie. Dzięki za wywiad. Jestem taki podniecony jeszcze, wiesz, nierozgrzany. Spokojnie, musisz... spokojnie, masz prawo. Tu w tryby, nie?